Cześć, ja jestem Łysy w Czapce, to jest kanał Testuj z Łysym, a to jest Maxus Deliver 7, którego w tym odcinku przetestujemy. I standardowo już zaczniemy od omówienia parametrów technicznych tego auta. Testowana przeze mnie wersja Maxusa Deliver 7 to L2H1 i zasilane jest ona jednym silnikiem elektrycznym zlokalizowanym na osi przedniej o mocy 150 koni mechanicznych i 330 Nm momentu brutowego. Napęd na przednie koła jest lekką wadą tego auta, ponieważ często zrywa ono przyczepność, ale na szczęście występuje ono także w wersji z napędem na 4 koła. Jak już przy kołach jesteśmy, to z przodu mamy koła w rozmiarze 215x65, rozmiar 16 i jak widzicie identyczne koła mamy na osi tylnej. Zajrzałem też pod auto, jak widzicie jest tam miejsce na drugi silnik, czyli ta wersja z napędem na 4 koła wydaje się być realna. Auto występuje z baterią w dwóch różnych wariantach pojemnościowych, 77 i 88 kWh netto i akurat w testowanym egzemplarzu mamy tą większą baterię. E-Deliver 7 wyposażony jest oczywiście w port CCS, poprzez który możemy ładować baterię z maksymalną mocą 111 kW, oczywiście prądem stałym na szybkiej stacji ładowania. Na wolnej stacji ładowania, tak zwanej AC, prądem przemiennym, możemy ładować to auto maksymalnie mocą 11 kW, dzięki pokładowej ładowarce trójfazowej. Deklarowany przez Maxusa czas ładowania w zakresie 20-80% przy temperaturze optymalnej 20 stopni Celsjusza na zewnątrz to 43 minuty. Jak to będzie w rzeczywistości, oczywiście to sprawdzimy. Jeżeli chodzi o zasięg według cyklu WLTP, to w cyklu mieszanym to auto powinno przejechać 362 km, a w ruchu miejskim 524 według deklaracji Maxusa. Jak będzie w rzeczywistości, oczywiście też to sprawdzimy. Testowany przeze mnie Deliver 7 waży 2480 kg, a jego dopuszczalna masa całkowita to 3,5 tony. Maksymalna ładowność tego auta to 1020 kg. Może on również ciągnąć przyczepę o masie 1500 kg z hamulcem najazdowym, bez hamulca standardowo 750. Wymiary E-Deliver 7: 536,5 cm długości, 203 cm szerokości i 199 cm wysokości. Rozstaw osi to 336,5 cm. Jak widzicie, drzwi boczne z prawej strony zostały wyposażone w automatyczny podnóżek, a wymiary samych drzwi to 120 cm wysokości i 99 cm szerokości, oczywiście w świetle. Objętość przestrzeni ładunkowej w Maxusie E-Deliver 7 wynosi 6,7 m sześciennego i możemy załadować tą przestrzeń ze wszystkich trzech stron, bo mamy po bokach drzwi przesuwne i drzwi rozwierane z tyłu. Precyzyjne wymiary przestrzeni ładunkowej to 2913 mm długości, 1800 mm szerokości, 1328 mm wysokości i szerokość pomiędzy nadkolami wynosi 1390 mm. Sugerując się tymi wymiarami, jesteśmy w stanie zmieścić do E-Deliver 7 4 europalety, dwie wzdłuż przy ścianie grodziowej i dwie w poprzek z tyłu auta. Auto ma 14,7 cm prześwitu i dość wysoki próg załadunkowy. Wynika to też z tego, że mamy baterię w podłodze i ten załadunek może być nieco trudniejszy. Ułatwia go na pewno to, że drzwi tylne są rozwierane na 90 i 180 stopni. Ok, jesteśmy już wewnątrz Maxusa E-Deliver 7 i uruchomimy go sobie. Oczywiście wciskamy hamulec, przycisk start-stop, auto nam się uruchamia. I teraz co nam się rzuci w oczy jako pierwsze, to system od Maxusa MIFA 9. To jest ten sam system, który mamy w MIFA 9, także tutaj nic nie poszło jakby do przodu, ale do tego zaraz przejdziemy. Zaczniemy sobie jak zwykle od kierownicy i od licznika. Jeżeli chodzi o licznik, to tak, to dane na liczniku uważam, że one są, nie chcę użyć złego słowa, ale są po prostu mocno okrojone i teraz tak, przejdziemy sobie po tym liczniku. Tak, w tym momencie on nie działa, bo musimy oczywiście zapiąć pas, żeby licznik się aktywował, bo bez zapięcia pasa w tym aucie nic nie zrobimy. Ja już zapinam pas. Tutaj mamy zużycie energii w danym momencie. No i wróciliśmy do tego ekranu, gdzie mamy dane po starcie, po uruchomieniu auta. Pierwsza dziwna rzecz, ta kreska tu w tym aucie wskazuje nam nic innego jak to, ile mamy procent baterii. I teraz musicie sobie wywnioskować sami z tego, ile procent baterii nam zostało, ile jeszcze mamy zasięgu. Ok, auto będzie nam pokazywało, jaki mamy zasięg prawdopodobnie, chociaż ja tego nigdzie nie widzę. Tak, mamy tutaj range 439 km zasięgu. Także pokazuje nam zasięg, ale z tego ciężko nam wywnioskować, ile nam zostało procent baterii i nigdzie tego w aucie nie znajdziemy. Czy to na liczniku, czy to na tym ekranie, to po prostu nie istnieje. I jakby dziwi mnie to, że tego nie zrobili, bo no jest to rzecz ważna. Albo żebyśmy mieli właśnie te procenty, albo żeby ten procent naładowania baterii był jakkolwiek odczytywalny, bo z tej kreski, z tego diagramu nie da się nic wyczytać. Można sobie estymować, czy mamy w tym momencie 95%, 90%, 100%, jakby ciężko będzie. Ok, będziemy widzieli mniej więcej, czy mamy połowę baterii, czy mamy 1/4 i nic poza tym. Także tutaj pierwszy taki minus. Jak widzę, po prostu Maxus systemowo tutaj tego nie nadrobił, tych rzeczy, których brakuje w ich autach.
No i dalej na przykład mamy takie glitche systemowe jak to, że mamy maksymalne zużycie, jakie auto można nam pokazać średnie, to 29,9 kWh, bo jest zablokowane i więcej nam nie pokaże, a to auto przy 120 prawdopodobnie zużyje więcej niż to, więc musimy się posiłkować procentem baterii. I żeby odczytać procent baterii, trzeba podłączyć się do stacji ładowania lub wtyknąć kabel od typu drugiego do gniazda ładowania, wtedy nam się pokaże, ile mamy procent w baterii. Straszne dziwactwo i tutaj to jest jakby duża rzecz, którą Maxus musi nadrobić. Tylko że to trwa już kolejny rok, Mifa jeździ już rok i w Mifie jest to samo i tutaj jest to samo, bo to auto ma platformę od Mify 9. I jakby nie ma tego postępu, dalej to stoi w miejscu, więc trochę kiepsko. Na liczniki nie będziemy się tutaj rozwodzić, bo to jakby bardzo prosta rzecz. I teraz tak, po lewej stronie kierownicy mamy hamulec ręczny, auto hold. Tutaj mamy przycisk mode, który zmieniamy sobie tryby jazdy z normal na power i na eco. I tutaj mamy oczywiście przycisk do włączania grzanego fotela. Tutaj ustawiamy lusterka, wysokość świateł i mamy tutaj gniazdo USB. Tutaj mamy jakiś mały schowek i przycisk SOS. W drzwiach mamy tutaj jeden taki płytki schowek z taką wyściółką gumową. Tutaj mamy oczywiście też jakiś schowek i na dole standardowo też jest schowek. Siedzenie, jak widzicie, jest regulowane manualnie. No i tutaj mamy klamkę do otwierania drzwi i głośnik. Z tej strony oczywiście nawiew, tutaj mamy cup holder, jak widzicie, duży kubek się mieści. Nie ma żadnych sprężynek, jak słyszycie, ten kubek po prostu tutaj będzie sobie się poruszał. Teraz tak, w części centralnej mamy taki płaski schowek, tutaj możemy sobie coś rzucić. Telefon, tak średnio, ja wam zaraz tutaj to pokażę, jak to wygląda. W ten sposób nie wchodzi, w ten sposób lata, więc kiepsko. Tutaj telefon, tak, właśnie wypadł. Będziemy musieli chyba jechać do zbitej szybki. Nie potłuch się na szczęście. Inaczej musielibyśmy udać się oczywiście do zbitej szybki, żeby wymienić sobie ekran na nowy. No jakby nie patrzeć, jeżeli go bym tutaj w taki sposób układał, to prędzej czy później ten ekran musiałbym jechać do zbitej i wymienić. No nie ma go jak za bardzo tutaj umieścić, więc schowek na inne rzeczy, nie na telefon. I tego telefonu jakby nie ma za bardzo gdzie w tym samochodzie położyć. To miejsce może być na to odpowiednie, ale jak widzicie, to też nie jest jakieś super rozwiązania. Przechodząc dalej do systemu. System w Maxusie eDeliver 7, w Maxusie Mify 9 to jest system, którego ja osobiście nie rozumiem, bo żeby połapać się w tym systemie, trzeba naprawdę daleko tutaj pogrzebać, żeby wszystkie opcje znaleźć. Co jest dla mnie dziwne, bo można było to zrobić znacznie prościej, znacznie lepiej i bez zbędnego udziwniania. Od ponad roku to się nie zmieniło w Mifie, więc nie zakładam, że się na przestrzeni czasu jakoś super to zmieni. Fajnie, że mamy Apple CarPlay, fajnie, że mamy Android Auto. Oczywiście po kablu, nie działa bezprzewodowo, przynajmniej mi się nie łączy bezprzewodowo, po kablu zadziałało. I teraz tak, oczywiście telefon, nie będziemy wchodzić, bo zlikuje numery. Multimedia, Bluetooth Music i muzyka z pendrive'a, możemy sobie tutaj włożyć pendrive i otwarzać muzykę. Trochę relik przeszłości też. Klimatyzacja. Klimatyzację w tym aucie mamy jednostrefową, z tego co widzę. Tak, nie możemy sobie osobno zmieniać temperatur, nie ma możliwości, żeby to przestawić, więc jednostrefowa. Kamery 360. Mamy 4 kamery w tym aucie. Więcej nie potrzebujemy, do parkowania to wystarcza, więc jak najbardziej. Aplikacje, CarPlay, Android Auto, radio, możemy sobie podłączyć pendrive'a z prawdopodobnie zdjęciami i sobie podejrzeć. Raczej wideo tutaj nie działa. Instrukcja obsługi i aplikacja Energy, która pozwala nam sobie wybrać poziom rekuperacji. I ja chociażby tutaj życzyłbym sobie, żeby pokazywało to auto na tym diagramie, ile procent baterii mamy. To jest tak proste do zrobienia systemowo, tak proste do zakodowania. Nie wiem, gdzie jest problem u Maxusa, że po prostu tego nadal nie zrobili. Wiem, że trochę się znęcam nad tym autem, ale nie robię tego bez powodu, bo wprowadzane jest nowe auto na rynek i no oczekujemy, że to auto będzie jakoś się rozwijało. Z tym bardziej, że mamy platformę Mify 9, od Mify 9, platformę Mify i przesiadamy się, jeździłem Mifą przedprodukcyjną, połowa rzeczy nie działała. Jeździłem Mifą ostatnio produkcyjną, sporo rzeczy nie działa.
jeżdżę Maxusem Deliver 7 i są te same rzeczy, a to są kolejne auta, które się po prostu nie rozwijają, więc to jakby jest kiepskie. No i to się musi w Maxusie poprawić, inaczej to auto po prostu będzie skazane z góry na porażkę. I tak naprawdę no ciężko będzie, żeby to auto zdobywało w jakikolwiek sposób rynek, żebyśmy to auto widzieli w ilości większej na ulicach. Okej, ale wróćmy do systemu, może gadam głupoty, może się nie znam, co tam te 80 przetestowanych aut, co tam ty łysy wiesz. Menu szybkich skrótów i teraz tak, mamy tutaj oczywiście asysty i to możemy sobie dowolnie konfigurować, ustawić sobie co chcemy i tak dalej. W tym momencie mamy 9 ikonek, nie mamy więcej, nie mamy dodatkowych ikonek, żeby sobie wrzucić, więc wszystko co jest możliwe jest tutaj już wyrzucone. Ustawienie ekranu, jasno, ciemno, ciemny ekran, możemy sobie włączyć dark mode, możemy sobie włączyć tryb jasny. Tutaj jest akurat włączony dark mode, bo w nim dużo lepiej po prostu widzę. Bluetooth, tutaj możemy sobie sterować głośnością i zmieniać sobie muzykę. I możemy też przejść do ustawień. I teraz tak, ustawienia. Oczywiście wszystkie asysty, które mieliśmy tam w menu skrótów. Światło, odprowadzenie do domu, światła drogowe, drzwi i okna, czyli możemy sobie ustawić tutaj wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o ich zamykanie, otwieranie. I bezpieczeństwo. I teraz w bezpieczeństwie jest jedna rzecz, która... Nie wiem, jaki ma związek w sumie z bezpieczeństwem. Jest to podgrzewanie przedniej szyby. I teraz nie wiem, czy to będzie widać na GoPro. Chyba tak. Tutaj macie takie linie. To jest grzanie przedniej szyby. I to jest właśnie to, o czym mówię, że Maxus nie robi takiego postępu. To powinno być łatwo dostępne na przykład w tym rozwijanym menu z góry, żeby sobie to łatwo włączyć. Tutaj musimy przekopać się przez menu. I tak naprawdę, gdybym nie przeszukiwał tego menu i nie sprawdzał sobie, co tam jest dostępne, to bym do tego nie dotarł. I podobnie jest na przykład w Maxusie Mi Fa 9, gdzie żeby dotrzeć do masaży w przednich fotelach, musimy przekopać się przez menu. I tutaj z kolegą żartowaliśmy, że czasami trzeba być trochę inżynierem w tym aucie, żeby te rzeczy odnaleźć, więc to jakby jest duży błąd, bo to powinno być tak proste, jak na przykład ostatnio pokazywałem wam w BYD, ten system jest tak przejrzysty i prosty BYD, że łatwo można wszystko znaleźć. Tutaj niestety trzeba być górnikiem technologicznym i przeszukiwać system, żeby znaleźć coś takiego jak podgrzewanie przedniej szyby, o którym, tak jak mówię, nie bym się nie dowiedział, gdyby nie to, że widziałem te kreski i przeszukiwałem menu i znalazłem to, że faktycznie to jest i to działa. Czy działa, to nie wiem, jest, można to kliknąć i to się uruchomi, więc teoretycznie prawdopodobnie działa, ale po doświadczeniach z Mi Fą wiem, że nie wszystko może działać tak, jakbyśmy tego chcieli, więc pozostaje poczekać do zimy i sprawdzić, czy szyba się będzie rozmrażała. Ale już odchodzę trochę od tej krytyki Maxusa, chociaż pewnie ta krytyka jeszcze się pojawi w dalszej części filmu. Oczywiście tutaj mamy preferencje jazdy i połączenie, tak, możemy sobie podłączyć telefon. Dalej mamy ekran. Tak jak było na początku, mamy display mode, czyli możemy sobie ustawić go w wersji jasnej, ciemnej lub automatycznej. Możemy sobie tutaj jeszcze wybrać tapetę, którą przed chwilą też widzieliście, gdy weszliśmy w menu aplikacje. Możemy sobie ustawić datę, format na 24 godziny, przestawmy, nie wiem dlaczego jest ten, który nie lubię. Dalej dźwięk, możemy sobie tutaj poustawiać wszystkie poziomy głośności. I system i reset, tak, możemy sobie tutaj... raczej bym tego nie polecał, możemy sobie zresetować auto i tak dalej, więc no funkcja, której raczej nie będziemy na co dzień po prostu używać. No i wracamy do menu głównego i tutaj mamy takie szybki dostęp, tak, widżety, multimedia, klimatyzacja, quick call i możemy sobie edytować te widżety. Nie ma więcej tych widżetów, możemy sobie dodać jeszcze, nie możemy sobie dodać, więc tych widżetów więcej nie ma do dodania, są 4, może kiedyś będzie więcej, szczerze trochę w to wątpię, ale pozostaje, nie wiem czy pozostaje w sumie nawet wierzyć. Jeżeli chodzi o wnętrze Maxusa Mi Fa 9, to chyba było Maxusa Mi Fa 9, Maxusa Deliver 7, to chyba byłoby na tyle. Ja wiem, że już na samym początku trochę się nad tym autem znęcam, ale jeżeli chodzi o ten system i to co tutaj mamy w środku, nie jest super dobrze. To auto jest zupełnie nowe. Prawdopodobnie ten plastik przestanie śmierdzieć po jakichś tam 2000 km, ale na ten moment jest to odczuwalne. Jak wsiadam do auta, które postało całą noc, to muszę je najpierw przewietrzyć, bo ten plastik dosyć mocno śmierdzi. Więc tak, tutaj też się nic nie zmieniło.
Jeżeli chodzi o prowadzenie tego auta, na początek uważam, że nie jest źle, chociaż zauważyłem dziwną przypadłość, którą muszę jeszcze przetestować, żeby być pewny, zanim Wam o niej powiem, więc jeszcze trochę tym autem pojeżdżę i dopiero przy podsumowaniu Wam o tym powiem, jeżeli to będzie reguła, jeżeli to nie był jakiś pojedynczy przypadek, który się gdzieś tam na przestrzeni testu po prostu wydarzył. Ruszamy z pierwszymi testami zużycia i teraz tak, zaczniemy od testu zużycia w ruchu miejskim. W tym momencie w baterii jest 98% i musicie mi po prostu w to uwierzyć, bo byłem przed chwilą sprawdzić ile mamy procent w baterii, też to auto ładowałem całą noc. Zresetowałem zużycia, mamy auto w trybie eko, mamy trzeci poziom rekuperacji, ten najwyższy. I ruszamy z testu zużycia w ruchu miejskim, jesteśmy w mieście. Będziemy jeździć z prędkością do 60 km na godzinę standardowo, postaram się przyjechać około 100 km w ruchu miejskim i sprawdzimy, ile w takim układzie to auto będzie nam służywało. I teraz jeszcze warunki pogodowe. 24 stopnie Celsjusza na zewnątrz, wiatr 5 metrów na sekundę stały, 9 metrów w porywach, południowo-wschodni. I co? Ruszamy z testem zużycia, na razie nie pada, ale w późniejszej części dnia ma spaść deszcz, więc te warunki będą się w czasie testów pewnie zmieniać. I czas na test hałasu na drodze brukowej. Będziemy jechać 35 km na godzinę i zobaczymy, jak będzie głośno. Tak jak słyszycie, nie jest w samo sobie nie jest głośniej, ale na mocniejszych nierównościach, bo tutaj potrafiło nam poskakiwać nawet do 74 dB, bo strasznie tylna paka hałasuje. Tam gdzieś niespasowane są elementy dobrze i bardzo mocno ten hałas się daje tutaj odczuć. Nawet tak organoleptycznie, to jak ja to odczuwam w tym momencie, to przy takich większych przeskokach, o tak jak teraz, pewnie mnie też słabo słyszycie, jest naprawdę dosyć głośno, więc tutaj nie jest jakoś super cicho. Jak jechaliśmy po dość równym bruku, to było ok, tam granica 64-66 dB nawet widziałem, więc nieźle, ale jak już wjeżdżamy tak na takie kocie łby jak tutaj, jak zjedziemy teraz z tego równego bruku na ten taki bardziej nierówny. Tak, musiałem przepuścić pana, nie chciałem sobie tutaj utrudniać przejazdu. To jest głośno. Teraz jak widzimy ten równiejszy bruk, to widzicie, to się wycisza i ten plastik z tyłu nie hałasuje i jest lepiej. Ja się zamknę jeszcze na chwilę. Tak jak widzicie, około 65 dB, więc nie jest jakoś super głośno. Ale te momenty, kiedy to zawieszenie nie pracuje, znaczy zawieszenie pracuje z dosyć sztywnym autem Deliver 7 i na tych nierównościach, kiedy on wchodzi w takie wibracje, w takie uderzenia, no to ten hałas jest naprawdę dość mocno odczuwalny. Ok, kontynuujemy test zużycia w ruchu miejskim. Oczywiście jedziemy po mieście Fredrikstad,
z prędkością do 60 km na godzinę. W tym momencie mamy 23,5 kWh zużycia, ale to dopiero 4,4 km. Jeszcze trochę musimy pojeździć. Myślę, że do 19 pojeździmy sobie z tą prędkością i potem pojedziemy zrobić test zużycia na autostradzie przy prędkości 90 km na godzinę i 120, test ładowania i będziemy mieli to załatwione. Wracam do Was na koniec testu, no chyba, że będzie coś ciekawego, co będę chciał Wam pokazać, to odezwę się oczywiście wcześniej. Teraz warunki pogodowe, jeżeli chodzi o test zużycia w ruchu miejskim, nam się zaczynają zmieniać, zaczyna padać deszcz, prawdopodobnie przyjdzie taka potężna ulewa, bo słyszę gdzieś tutaj w oddali grzmoty, czyli będziemy mieć po prostu burzę. Jakoś specjalnie zakłóci to testu w ruchu miejskim, bardziej warunki pogodowe zmieniające się zakłócają zawsze test w ruchu autostradowym przy prędkości 90, 120 czy 140 na godzinę. W mieście jakby ma to mniejsze znaczenie, tak podobnie jak i wiatr, więc o wyniki testu się nie martwię. Na ten moment 19,6 kWh na 100 km, przejechałem dopiero 16 km, więc jeszcze trochę trzeba będzie pojeździć. Tak, to jedna z tych dziwniejszych rzeczy, które właśnie muszę tutaj robić, żeby sprawdzić, ile mamy procent. Mam 85% w baterii. Wsiadam do środka, bo zaczyna znów padać, zaczyna się burza i sobie to podsumujemy. Ok, podsumujmy sobie, ale muszę oczywiście zapiąć pas, żeby licznik zaczął nam cokolwiek wyświetlać. Tak jak mówiłem, oto wskazywało 18,8 kWh na 100 km, 51 km przejechaliśmy. I teraz wygląda to następująco. Bateria w tym aucie 88 kWh netto. Mnożymy to przez 13%, 11,4 kWh i teraz dzielimy to przez 51 km. Jak widzicie, 22,4 kWh na 100 km, więc ta wartość jest bliższa prawdy. Ta nieco przekłamuje, sugerujemy się tym, co wyliczyliśmy z procentu baterii, zresztą tak jak zawsze. I teraz tak, cały test wykonałem w trybie eco z maksymalną rekuperacją. Test zajął 1,5 godziny 50 minut, przejechanie 51 km, więc ten ruch miejski był dość powolny, nie przekraczałem 60 na godzinę. Też dużo było miejsc, w których ten prąd mogłem odzyskiwać, dużo hamowań i tak dalej. Niemniej jednak to zużycie 22 kWh, dosyć spore, spodziewałem się czegoś poniżej 20 kWh, bardziej to 18 z groszem, które tutaj mieliśmy na liczniku, tego bardziej się spodziewałem niż tego, co mamy. Niemniej jednak to zużycie to wartość akceptowalna, bo tak naprawdę przejedziemy na tym 400 km w ruchu miejskim, więc naprawdę spore i tak naprawdę na cały dzień pracy w takim ruchu miejskim wystarczy w tym aucie. Niemniej jednak zobaczcie tutaj na specyfikację tego auta. Ja ją tu zeskrinowałem, ona jest obok mnie i teraz tak, producent deklaruje, że w ruchu miejskim z baterią 88 kWh netto przejedziemy 524 km, a z baterią 77 kWh netto przejedziemy 452. Więc tutaj ani jedno, ani drugie tak naprawdę by się nie pokryło, to auto zużyło nam po prostu więcej. I teraz tutaj widzę, że w cyklu mieszanym przy baterii 88 kWh netto przejedziemy 362 km. No i tutaj by się to pokryło, przy baterii 77 podają 310 i zużycie na poziomie 27,8, 28,2, więc tutaj by to się zgadzało. Jednak jeździliśmy w ruchu miejskim, nie przekraczałem prędkości 60 km na godzinę, więc tutaj deklaracja jest daleka od tego, co mamy w rzeczywistości. Niemniej jednak, tak jak mówię, uważam, że nie jest źle 400 km w sporym aucie, bo to jest spore auto, to jest platforma od Mify, więc tutaj tak naprawdę mamy kawał busa, dużą pakę. No i też auto waży swoje, bo waga tego auta, tak jak pamiętacie, ja wam podawałem na początku, auto puste waży 2480 kg, dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony, więc tutaj mamy naprawdę duże auto, ponad 5 metrów długości, 5,36 długości, więc tutaj jest spoko. Więc tutaj, jeżeli chodzi o zużycie względem gabarytów, nie jest źle, jest ok. Z moich obserwacji w ruchu miejskim, rekuperacja działa dosyć fajnie, tutaj jakby nie przyczepiłbym się do niej. Mogłaby być mocniejsza, zawsze może być lepiej, niemniej jednak uważam, że jest w miarę w porządku, można sobie dostosować pod siebie, czy ktoś lubi mocno, czy słabo, i te różnice między tymi poziomami są zauważalne, więc jest ok. Co mogę powiedzieć w tym aucie?
to, że mimo wszystko w mieście tym autem dobrze się skręca. Mifa nie jest jakimś autem, którym dobrze się manewruje. Tutaj mimo, że mamy platformę od Mify 9, to widać, że coś tam trochę zmienili, bo to auto naprawdę dobrze skręca. I nawet jeżeli chodzi o zawracanie, to tym autem dość spoko się zawraca. Nie mam danych o średnicy zawracania, postaram się je tutaj gdzieś zdobyć. Jeżeli zdobyłem, to tutaj Wam podrzucam, jeżeli nie, no to sorry. Maxus takimi danymi prawdopodobnie jeszcze nie dysponuje, no bo to Maxus, tak? Jakby tutaj musimy też brać to pod uwagę. Czas na dalsze testy zużycia. Teraz jesteśmy około 1,5 km od autostrady, więc resetujemy zużycie, żeby się zatrzymać się przed samą autostradą. I ruszymy z testem przy prędkości 90 km na godzinę i zobaczymy, ile przy takiej prędkości nam auto będzie zużywało na autostradzie. Warunki się poprawiają, deszcz przestał padać, ale uważam, że on się będzie zmieniał. I teraz tak, zresetujmy sobie tutaj zużycie przyciskiem. Trzymamy sobie to, ok. I ruszamy z testem zużycia przy prędkości 90 km na godzinę w ruchu autostradowym. Pojedziemy tak jak zawsze w kierunku Oslo, potem wrócimy, żeby zniwelować czynnik wiatru. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, w tym momencie wiatr trochę zelżał, 3 metry na sekundę wiatru stałego, ale w porywach mamy do 8 metrów południowo-wschodni, więc będzie nam w kierunku Oslo dmuchało nieco w tył i z boku, w kierunku Szwecji będziemy mieć wiatr w czoło i z boku. Temperatura na zewnątrz 22 stopnie w tym momencie, więc cały czas ta temperatura jest stała. Zbliża się wieczór, mamy godzinę 19, jak widzicie 24, więc ta temperatura będzie spadać. Mam nadzieję, że się nie rozpada i ten test będzie wykonany po prostu w takich samych warunkach. Jeżeli się coś zmieni w czasie jazdy, to będę Was update'ował. A no i baterię, tak jak sprawdziliśmy przed chwilą, mamy naładowaną do 85%. To jest też m.in. powód tego, że startuję test tutaj, kilometr od autostrady, a nie przed samą autostradą, mimo że tam mam parking. Po prostu nie chce mi się znów tego kabla wpinać po to, żeby sprawdzić, ile mam procent baterii, więc ten 1 km nie zaważy na zużyciu i po prostu bierzemy to jako błąd pomiarowy, to nawet chyba nie, no bo tak jak mówię, 1 km na przestrzeni 100 km przejechany wolniej nie będzie miał większego znaczenia. Nie przedłużam, ruszam. Pamiętacie, jak na początku mówiłem, że tempomat nie działa? No to zaczął działać. Jakimś dziwnym trafem udało mi się to włączyć i teraz włącza się za każdym razem. Nie wiem, czy coś źle robiłem na początku. Wciskałem tak samo ten przycisk, jak wcisnąłem go teraz i teraz zaczął po prostu działać i trzyma prędkość i nawet jest aktywny, trzyma odległość od innych aut, jeżeli jadą wolniej, także to, co mówiłem wcześniej o tempomacie, już jest aktualne, działa. Jak widzicie, warunki pogodowe nieco się zmieniły, zaczął padać deszcz, przed chwilą dość mocno, tutaj już ta ulewa ustaje, ale na drodze zalega woda, więc jest trochę inaczej niż było wcześniej, trochę trudniejsze warunki. I teraz Wam pokażę, jak głośno jest w aucie w momencie, kiedy droga jest mokra i jak bardzo słychać ten nadkola. Właśnie wyłączymy się też tempomat, bo słabo widać. Widzicie, ulewa jest konkretna. Myślałem, że będziecie słyszeć to, jak głośne są tylne nadkola, ale nie, nie słychać tego, bo wygląda to tak, że ten hałas, o którym Wam mówiłem wcześniej, jest powodowany przez to, że tylne nadkola w środku nie są wyciszone i ten hałas z kół, które jadą po mokrym asfalcie, nie wiem, czy to teraz słyszycie, a to może zbliżę tutaj do paki. Po prostu ten szum niesie się przez tylną pakę i on się tam niesie, a ze względu na to, że wszystko jest z blachy, to ten hałas się potęguje i przez to jest dość głośno tutaj w środku, w kabinie. Bo tutaj też nie mamy jakiegoś super wyciszenia między kabiną a przestrzenią ładunkową. No nic, deszcz ustaje. Przejechaliśmy już 82 km prawie. Ja tutaj od razu też dodam, bo tak, mamy średnią prędkość 73 km. Ja cały czas jadę 92 km na godzinę około, do 93. Ta średnia prędkość zaniżona przez to, że zatrzymałem się po prostu po świeżą kawę, bo mi zdążyło ostygnąć w międzyczasie. I musiałem wstać do toalety, więc nie wyłączałem auta,
gdy się zatrzymuję, to po prostu stawiam auto uruchomione na postoju, po to, żeby ten test zużycia nie był przekłamany, bo jeżeli zatrzymam się na te 5-7 minut na stacji, no to i nie wyłączę auta, to jedyny wynik może być zawyżony i wolę, żeby był zawyżony, aniżeli ten wynik miał być po prostu zaniżony i przekłamany, więc po prostu nie wyłączam auta, zostaję na postoju te kilka minut, no i po prostu wracam i wtedy jadę dalej. Dlatego ta prędkość, ta średnia prędkość jest niższa niż to, co z jaką realnie jadę. Mówię o tym dlatego, bo w momencie, gdy wrzuciłem film z Audi Q4 e-tronem, który nagrywałem już spory czas temu i zrobiłem z niego takiego krótkiego shota, bo dłuższy film o Audi Q4 e-tronie będziemy dopiero nagrywać, bo jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, że takie Audi Q4 kupiliśmy sobie właśnie na daily i będziemy z niego robić dłuższy materiał. W poprzednim materiale to zrobiłem o Q4, po prostu zrobiłem to testowo, skróciłem odcinek maksymalnie jak się da i tam wyszło lekko ponad 8 minut, ale wiele rzeczy musiałem przez to wyciąć i na przykład nie wytłumaczyłem tego, dlaczego średnia prędkość na danym odcinku jest niższa, a jest to test użycia przeprędkości na przykład 120 km na godzinę i tam były po prostu niejasności w komentarzach, więc teraz robię odcinki już dłuższe i takie rzeczy będę Wam od razu na bieżąco wyjaśniał, żeby po prostu nie było niejasności, że gdzieś ten test jest przekłamany, czy zaniżony, zawyżony i tak dalej. Więc jakby chcę, żebyście to od razu wiedzieli, żebyśmy po prostu nie musieli sobie tego tłumaczyć już w komentarzach. System kontrolowania uwagi kierowcy w tym aucie to jakiś kompletny dramat. Wystarczy, że popatrzysz to lusterko trochę za długo i dzieje się to. To nie jest, że to kliknie kilka razy i jest ok. To po prostu tutaj uderza przez bitą minutę, aż czasem nawet się potęguje i nawet jak już ustawisz się i patrzysz tak ostentacyjnie na drogę, żeby ta kamera to wyłapała, to się po prostu nie dzieje. Gdybym na co dzień z tym jeździć, to chyba bym po prostu zwariował. Zjeżdżamy już z autostrady, jedziemy sobie na parking, wepniemy sobie kabel typu drugiego i sprawdzimy, ile mamy procent baterii, podsumujemy sobie test zużycia przy prędkości 9 km na godzinę. W tym momencie widzicie, mam przejechane 91,5 km, przyjmiemy sobie 91, 22,6 kWh na 100 km auto pokazuje. No i sprawdzimy sobie, czy to deklaracja auta zgadza się z rzeczywistością. Zjechaliśmy na parking, przejechane 91 km, 22,6 kWh na 100 km zużycie według auta. Średnia prędkość już Wam tłumaczyłem, dlaczego jest niższa niż 90, jechaliśmy 90 km na godzinę na całej trasie. Pojechałem tak jak zawsze w kierunku Oslo i wróciłem w kierunku Szwecji tą samą trasą, więc mamy odcinek w jedną i w drugą stronę. Niwelujemy w ten sposób czynnik wiatru, który może wpływać nam na zużycie. Znaczy, nie niwelujemy go całkowicie, ograniczamy go jak się da, bo na pewno ten wiatr w jakimś stopniu ma wpływ na to, ile tego prądu zużyliśmy, mimo że jechaliśmy w dwie strony, ale jakby, żeby wyeliminować jak najbardziej czynnik zmienny, po prostu jadę zawsze w dwóch kierunkach. Ok, podłączam wtyczkę i sobie podsumujemy. Jak widzicie, w baterii mamy 57%, startowaliśmy z baterią naładowaną do 85%. I teraz tak. Zużyliśmy 27%, bateria, jak pamiętacie, 88 kWh netto, mamy 23,8 kWh i dzielimy to przez 91 km. 26 kWh na 100 km, auto, jak pamiętacie, wskazywało 22,6. Ten wynik jest bliższy prawdy niż to, co pokazuje nam ekran, no bo przeliczamy to bezpośrednio z tego, ile procent nam ubyło z baterii. OK, zresetujemy sobie zużycie i będziemy jechać z testem zużycia przy prędkości 120 km na godzinę. W baterii mamy 58%, resetujemy zużycie i ruszamy z testem przy prędkości 120 km na godzinę. Jedziemy ponownie autostradą w kierunku Oslo i wracamy z powrotem. Mam nadzieję, że zresetujemy baterię do takiego poziomu, że będziemy mogli podpiąć się już do ładowania i sprawdzić, jak długo auto będzie się ładowało. Włączymy sobie tutaj pomiar dźwięku. Ja na chwilę się oczywiście zamknę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Mamy jakieś 73-75 dB. I teraz to, co nam mówiłem na początku, że nie jestem tego pewny, to mam takie wrażenie, że przy wyższej prędkości
To auto strasznie dziwnie skręca. Zaraz zmienię par, żebyście to zobaczyli. Jedziemy w tym momencie 120 km na godzinę. Jesteśmy w trakcie testu zużycia przy tej prędkości. Momencik, ok. Zmienimy sobie pas. Na początku mówiłem, że mam taką rzecz, której nie jestem do końca pewny, czy ona na pewno występuje. Miałem takie wrażenie, że to auto zachowuje się bardzo niestabilnie przy zmianie pasa przy prędkości 120 km na godzinę. W tym momencie mogę powiedzieć tak, że ono nie zachowuje się źle w momencie, kiedy my zmieniamy pas przy tej prędkości. Ono zachowuje się strasznie dziwnie, kiedy jesteśmy w trakcie przyspieszania, na przykład z 80 do 120 i wciśniemy ten gaz i w tym samym momencie będziemy zmieniać na przykład pas ruchu. Wtedy to auto jest dość niestabilne, jest takie, można powiedzieć, gumowe. Zaraz zobaczcie, będziemy ponownie zmieniać pas na lewy, bo prawy jedzie znacznie wolniej. I teraz zmieniamy sobie pas. O, i w tym momencie to na przykład dało się oczy, że to auto troszkę delikatnie przy tej zmianie pasa ruchu pływa. Ja wyłączyłem już też asystenta linii, bo ten asystent linii też powodował, potęgował to, że to się, że to zjawisko występowało. Bez asystenta pasa linii jest lepiej, ale nadal mam taki lekki dyskomfort przy zmianie pasa ruchu, że to nie jest tak stabilnie. Jest trochę zaskoczony, bo to auto jest na platformie od Mify 9. I Mifa 9 naprawdę fajnie się zachowuje, jeżeli chodzi o prowadzenie na autostradzie. Jest ciężka, jest wielka, dobrze się prowadzi, dobrze się zmienia pas ruchu. Tutaj wydaje mi się, że zawieszenie będzie trochę inaczej zestrojone, jest bardziej sztywne, przez to też to auto trochę inaczej się zachowuje. Ale tak jak mówię, to nie jest tak, że jest jakoś źle i nie da się tym jechać, tylko po prostu mam taki delikatny dyskomfort przy tej zmianie pasa ruchu. Jak widzicie, ruch na autostradzie jeszcze jest dość spory, ale cały czas udaje mi się jechać te 120 km na godzinę. Czasami ktoś mnie lekko spowolni. Czasami przyspieszę trochę więcej, więc będę starał się tą prędkość koło tych 120 km na godzinę utrzymywać, żeby ten test był jak najbardziej klarowny. Warunki podobne jak były wcześniej, temperatura spadła do 18 stopni, w tym momencie wiatr 2 metry na sekundę do 7 w porywach, nie ma deszczu, droga też już przeschła, więc te warunki są naprawdę fajne do zrobienia testu zużycia. No tylko czasami po prostu takie skody będą nam wypadać przed maskę i będziemy musieli sobie nieco zwalniać. Ok, widzimy się pod koniec testu. I teraz tak, przejechaliśmy 101 km z prędkością 120 km na godzinę. W baterii mamy 10 lub mniej procent. Ja na pewności podepnę jeszcze kabel typu drugiego, zanim się podepniemy do stacji ładowania i rozpoczniemy test ładowania. No bo auto pokazuje 29,9, na pewno zużyło więcej, więc musimy sobie to po prostu podliczyć. A jednak nie, jak widzicie, w baterii zostało nam w tym momencie 14%. Mam nadzieję, że nam to wróci. I zaraz sobie to podliczymy. I teraz tak, startowaliśmy z baterią naładowaną do 58%, mamy 14, czyli zużyliśmy 44%, bateria 88 kWh netto, zużyliśmy 38,7 kWh na 100 km, przejechaliśmy 101, możemy to sobie też przedzielić, 38,3 kWh na 100 km przy prędkości 120 km na godzinę. Jest to wynik podobny do tego, co mieliśmy na przykład w Maxusie Mifa 9, więc ja nie jestem zaskoczony, ale to nie jest małe zużycie. To jest duże zużycie, to auto zużywa naprawdę dużo prądu, nie jest oszczędne. To jest auto duże, ok, ja się z tym zgodzę, ale mimo wszystko, no gdyby to auto jechało 140 na godzinę, to mielibyśmy zużycie ponad 40, tak jak w Mifie. Na to auto ma konkurować z Volkswagenem na przykład ID Buzzem, więc tutaj no ciężko, żeby z użyciem konkurowało, bo Buzz będzie zużywał znacznie mniej, będzie oszczędniejszym autem. Na plus w tym aucie jest na pewno to, że Edeliver 7 jest bardziej pakowny i wygodniejszy do pakowania czegokolwiek do przestrzeni ładunkowej niż Buzz, ale o tym porozmawiamy już w podsumowaniu. Jadę rozładować jeszcze te 4% i ruszamy z testem ładowania. I teraz jak widzicie, w baterii mamy równe 10%, rozpoczynamy test ładowania, ale chciałbym wam tutaj coś pokazać. To jedno z głupszych miejsc na port ładowania, jakie widziałem, bo w tym momencie podłączając kabel, tak naprawdę ciężko jest nawet wysiąść z auta, czy do niego wsiąść z powrotem podczas ładowania, więc no nieciekawie to Maxus wymyślił, nie powiem. Kreatywność tutaj nie zagrała, już lepiej było, gdy ten port był taki jak na przykład Fedeliver 3 z przodu auta, niż tutaj po tej stronie z boku. No i w tym momencie mamy 10%, jak widzicie, 80 kW. No i zobaczymy, czy to się rozbuja do większej mocy.
W teorii Maxus podaje, że to auto powinno się ładować z maksymalną mocą 111 kW. Ja sobie tutaj zamknę drzwi, otworzymy sobie okno. I teraz tak, godzina 22.24, rozpoczęliśmy ładowanie. W sumie możemy sugerować się zegarem na stacji ładowania, no bo rozpoczęliśmy ładowanie przy równych 10%. Rzadko się to zdarza, żeby się tak udało fajnie trafić, no ale tym razem akurat się udało, więc zobaczymy, ile to będzie trwało. Będziemy sczytywać sobie bezpośrednio już czas ze stacji ładowania. Mamy 20% i auto dalej, jak tutaj otworzę może okno, żebyśmy to dobrze widzieli, bo pada deszcz. I tutaj jak widzicie auto dalej ładuje się z mocą 80 kW, ładujemy się od 7 minut, naładowaliśmy 10%, więc to ładowanie trochę czasu potrwa. No i zobaczymy, kiedy ta moc zacznie spadać, a może będzie płasko do końca, kto wie. No, musimy to po prostu sprawdzić. Tak jak widzicie mamy 30% w baterii, ładujemy się od 14 minut, zaczęliśmy przy 10%, jak pamiętacie. No i moc cały czas trzyma się na poziomie 80 kW. Zobaczymy, jak będzie dalej. 40% ładujemy się od 20 minut, moc nadal trzyma się na poziomie 80 kW. Mamy 50%, moc nadal na poziomie 80 kW. I czas od 10 do 50% 27 minut. To ładowanie już trwa długo, a jeszcze musimy naładować się do 90%, więc no jeżeli chodzi o czas ładowania, nie będzie tutaj zbyt kolorowo, ale przynajmniej krzywa jest płaska, taki plus. Mamy 60%, moc dalej się trzyma na poziomie 82-3 kW. Jest dalej płasko, czas ładowania dosyć długi. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, 34 minuty w tym momencie trwa ładowanie od 10 do 60%. 41 minut, mamy 70% i dalej ta moc ładowania trzyma się na poziomie 80-83 kW, ona sobie tam delikatnie skacze. No czyli dalej jest po prostu płasko. I teraz tak, po 48 minutach mamy 80%, czyli no tak, od 10 do 80% ładowaliśmy się 48 minut, 20, 80, 41 minut, no i zobaczymy, ile potrwa ładowanie do 90%. Na ten moment moc spadła o 10 kW, mamy 73 kW mocy ładowania i zobaczymy, jak to będzie się dalej rozkładało. Do 80% praktycznie od początku jest płasko, więc no jeżeli chodzi o krzywą ładowania, wygląda to dobrze, ale moc ładowania powinna być wyższa. No, mamy tutaj baterię prawie 90 kWh netto, 88, więc no, przy 80 kW mocy ładowania no, teoretycznie ładujemy się praktycznie godzinę, więc no, długo. Mamy 84% i moc spadła do 47 kW. Nie pokazuję Wam tego na stacji, bo zaczął padać deszcz i słabo widać, więc tutaj będzie to po prostu lepiej widoczne. Czas na podsumowanie testu ładowania. Właśnie wskoczyło 90% i zaraz pokażę Wam, jak to wygląda czasowo. Jak widzicie, czas 59 minut, doładowaliśmy 75 kWh. Moc przy 90% dalej trzyma się na 46 kW. Zatrzymujemy ładowanie, odłączamy wtyczkę, no i tak, musimy oczywiście teraz, aha, dopiero teraz zakończyło, możemy odłączyć, odłożyć, pozamykać tutaj port ładowania. I teraz oczywiście, żeby zamknąć port, musimy otworzyć drzwi, bo drzwi domykają nam tutaj, jak widzicie, port. No i tak, godzina czasu ładowania od 10 do 90%, no to jest długo, nawet to ładowanie 20-80, 47 minut to jest długo, 10-90, 48 minut, no po prostu długo. Krzywe ładowanie jest ok, od 10 do 80% płasko, tak? 80-83 kW, od 80% zaczęło spadać, tak naprawdę przy 80% spadło do 70 kW. I potem przy 85 mieliśmy 46 i 46 już do 90. Niemniej jednak, mimo dobrej krzywej, moc ładowania jest dosyć niska, więc czas ładowania jest po prostu długi. Podsumowując, tak może już krótko na sam koniec. Uważam, że Maxus, robiąc Edeliver 7, zrobił lepsze auto niż wcześniej był Edeliver 3. Ja trochę uważam właśnie tego Edeliver 7 za taką ewolucję Edeliver 3, za jego jakby następcę.
No i jest lepiej, ale to auto nadal ma wady, które trzeba poprawić, między innymi właśnie tak jak mówiłem, system, zużycie, ładowanie nie jest zbyt spoko, jak na ten moment widzę, dalej mamy tutaj 80 kW, ładujemy się dosyć długo, więc tutaj to ładowanie też trwa. Układ jezdny mógł być lepszy, więc tutaj jest trochę rzeczy do poprawy. Ale są też rzeczy dobre, które też gdzieś tam na przestrzeni tego odcinka wymieniłem, tak jak na przykład ta przestrzeń ładunkowa, która według mnie jest bardzo spoko. Wygoda, komfort jest na zadowalającym poziomie, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Ale są wady, które tak naprawdę ciężko zaakceptować. No i największą wadą tego auta jest jego system i tutaj to jest jakby bezdyskusyjne, że to musi zostać poprawione w przyszłości, no bo zbyt dużo to auto tym traci. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na tym kanale, kliknijcie w dzwoneczek i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siema!